Ostatnio w grupie na Facebooku Kod Stylu toczyła się dyskusja, do której ja dołączyłam bardzo późno. Czy kolor spodni ma znaczenie? No więc nagrałam wideoporadnik na ten temat. Zapraszam. Na początek powiem, że jeżeli nie wiesz, czym jest facebookowa grupa Kod Stylu, to pod tym wideo jest do niej link, możesz dołączyć i tam można dyskutować na różne ubraniowe, stylizacyjne, wizerunkowe tematy. No i ja moderuję tę grupę, tam jest kilka tysięcy kobiet i świetnie się razem bawimy. No i właśnie, czy kolor spodni jest, znaczy kolor spodni, kolor dołu jest ważny? Tam toczyła się dyskusja, jedno sobie mówiło, że to absolutnie nie ma znaczenia, przecież ważne jest to, co jest przy twarzy, a nie to, co my mamy na dole. No i mogłabym odpowiedzieć, że no i jest ważne i nie jest ważne jednocześnie, bo oczywiście jak najbardziej liczy się to, że to, co mamy przy twarzy, czyli kolor naszej góry, ma większe znaczenie. I góry to nie tylko bluzki, czyli takiego topu na przykład, jak ja mam, czy bluzki, czy swetra, czy marynarki, ale też kolory w makijażu, ale też kolory włosów, kolory biżuterii, kolory oprawek okularów, tak? Wszystko, co jest tutaj najbliżej twarzy, ma największe znaczenie, jak najbardziej. Ale to nie oznacza, że to, co jest na dole, czyli spodnie, spódnice, dół sukienki, czy rajstopy i buty, nie mają znaczenia. One mają mniejsze znaczenie, ale zdecydowanie mają. I dlaczego mają znaczenie? Ponieważ ważna jest całość Twojego wyglądu, a nie tylko to, co masz przy twarzy, bo można zepsuć ten efekt, używając po prostu złego koloru w całości stylizacji. To, co jest ważne, to powinnaś pamiętać, że jeden kolor, który nosimy przy twarzy, może być dobry dla iluś osób. To znaczy, że jeden kolor może być noszony przez różne typy kolorystyczne. Przygotowałam sobie tutaj w laptopie i będę sobie do niego zerkać, a Ty będziesz widziała zdjęcia, o których opowiadam, przykład jednego z kolorów. Kolor jasno-niebieski. Kolor jasno-niebieski, czyli taki pastelowy, można by było powiedzieć, niektórzy mówią błękitny. W każdym razie widzisz teraz ten jasno-niebieski kolor zestawiony z ciemnymi spodniami. To znaczy, że mamy osobę, która stwierdziła, że ma jasny kolor przy twarzy, ten jasno-niebieski i dobrze wygląda, ale zestawiła to z ciemnymi spodniami. Inna osoba natomiast będzie musiała ubrać ten jasno-niebieski kolor, ale będzie zestawiać go z jasnymi spodniami, z białymi, kremowymi, z beżem i wtedy będzie dopiero dobrze wyglądała. Czy taką stylizację jasno-niebieski, na przykład z granatowym albo z czarnym na dole, czy może zastosować każda osoba, której będzie pasował ten jasno-niebieski przy twarzy? No teoretycznie tak, ale na ciemno wykończona, czyli tym ciemnym dołem, ciemnymi spodniami, ciemnymi butami, będzie mogła być wykończona, jak to brzmi śmiesznie, wykończona, w każdym razie będzie mogła być wykończona osoba, która ma ciemniejszą urodę. Ponieważ takie propozycje jak jasno-błękitny z białymi spodniami, z kremowymi spodniami, z beżowymi, bladoróżowymi spodniami, z jasną szarością będą mogły nosić tylko te najjaśniejsze osoby, czyli prawdopodobnie jasne lata, może ewentualnie jasne wiosny. Natomiast na przykład jasno-niebieski z czernią będzie mogła zestawić sobie chłodna zima. Będzie mogło sobie zestawić zgaszone lato, albo chłodne lato, albo nawet w niektórych przypadkach jakieś ciemniejsze typy urody, które będą chciały ten kolor sobie uratować. No i można zadać pytanie, ok, co będzie wtedy, gdy okaże się, że ja jestem taką osobą, której podoba się takie jasne zestawienie, ale moja uroda jest dosyć ciemna. I pokażę Ci tutaj przykład takiej stylizacji. To, co jest ważne przy tych zdjęciach, które pokazuję, nie patrz za bardzo na te modelki, które to prezentują, bo to są zdjęcia wzięte ze sklepu Zalando, o ile dobrze pamiętam. I one, jakby nie patrzyłam na urodę modelek, tylko na same zestawienie, bo to już bym miała chyba za dużo szczęścia naraz, gdyby mi się udało znaleźć i dobre zestawienie, i jeszcze do dobrej osoby, znaczy kolorystycznie do dobrej osoby, więc widzisz tutaj modelkę, która ma ciemną urodę zdecydowanie, no i ubrana jest cała na jasno. I teraz pytanie, czy ona wygląda bardzo źle? No,
Kwestia gustu bardzo często, natomiast moim zdaniem dużo lepiej wygląda wtedy, kiedy ma nałożony na ten jasny zestaw, kiedy widzimy jej ciemne buty i kiedy ma narzucony taki blazer. Wtedy ma jakby dorzucone coś ciemnego. I w ten sposób właśnie chcę pokazać Ci, jak ten sam kolor można wykończyć na jaśniej albo na ciemniej dla różnych typów urody. Ale można go też wykończyć jakby monochromatycznie, czyli na przykład z jeansem, tak? Jasno-niebieski zestawimy z jeansem i znowu będą to mogły nosić typy letnie, bo będą w tym bardzo dobrze wyglądały. Ale już nie tak jasne, jak te, które mogą nosić ten jasno-niebieski z białym czy z beżowym. Kolejna sprawa, to można sobie troszeczkę ochłodzić, przepraszam, ocieplić, no pokazuję przecież tutaj ciepłe kolory, z takim właśnie brzoskwiniowym albo z takim cynamonowym brązem, czyli z jednej strony z brzoskwinowym, czyli trochę jak na wiosnę. Co mogłabym powiedzieć, że taka na przykład jasna wiosna albo nawet ciepła wiosna mogłaby sobie użyć tego zestawienia po lewej, a to zestawienie po prawej będzie na przykład dosyć ciekawe dla zgaszonych jesieni. Więc widać, że ten jasno-niebieski kolor można zrobić na różne sposoby. No i tutaj na przykład jeszcze a propos zestawień z też dosyć jasnych, ale jednak takich przybrudzonych, mamy z brudnym różem, mamy z ciemniejszym beżem i mamy z różem, który jest takimi kwiatami w okolicach zieleni, turkusu i pewnie jeszcze innych kolorów, których tutaj dokładnie szczegółowo nie widzę. I też dobrze wygląda, czyli znowu dla zgaszonych lat, dla zgaszonych jesieni będzie to bardzo ciekawie wyglądało. No i kolejna propozycja, czyli jak, w jaki sposób można wykończyć, że tak powiem, ten kolor dla osób, które potrzebują trochę go podbić czystszym. Czyli tutaj mamy szalone jakieś tam liście, mamy intensywny, pomarańczowy, bardzo ciekawe też zestawienia. Myślę, że spokojnie w niektórych sytuacjach właśnie ciepłe wiosny, czy nawet czyste wiosny mogłyby uratować w ten sposób ten jasno-niebieski, który może nie jest taki bardzo dla nich idealny jako kolor właśnie tutaj dominanty przy twarzy. Więc jaki jest wniosek? Ważna jest całość. Ważna jest całość. I teraz jak rozpracować ten temat dla siebie? Po pierwsze, no kieruję te porady dla tych osób, które znają swój typ urody. Jeżeli nie znasz swojego typu urody, możesz przeprowadzić sobie analizę kolorystyczną albo sama, albo ze specjalistą. Nagrałam wideoporadnik na ten temat, jak znaleźć swój typ urody. W linku tutaj pod tym wideo oczywiście się znajdzie miejsce, gdzie możesz to wideo sobie zobaczyć, ale jeżeli znasz swój typ urody, to zastanów się, jakie atrybuty opisują ten Twój typ urody. Czyli na przykład, jeżeli jesteś jasnym latem, to atrybuty, jakie Ci opisują, to jest jasne, chłodne i zgaszone. I każdy z 12 typów urody, ja teraz nie będę tego wszystkiego wymieniać, bo to możesz znaleźć albo na moim blogu, albo w książce Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej, albo na jakimkolwiek innym blogu w internecie. Atrybuty, każdy typ z 12 ma 3 atrybuty. Więc jeżeli, znowu, mam na tapecie to ten kolor, nie kolor, tylko typ jasne lato, mamy jasne, chłodne i zgaszone. I to są 3 atrybuty, których należy się trzymać. To znaczy, że całość zestawienia powinna być utrzymana w tym klimacie. Do tego mamy jeszcze coś takiego jak typ siostrzany, czyli w przypadku jasnego lata to jest jasna wiosna. Jasna wiosna też ma, ponieważ no jest jasna, to jest najważniejszy jej atrybut. Później mamy, że ona jest ciepła i że te kolory są dosyć czyste, więc to jasne lato może sobie pożyczyć te kolory, które będą takie troszeczkę cieplejsze, troszeczkę wyraźniejsze, ale dalej jasne w takim odbiorze. I to jest najważniejsza rzecz, że znajdujemy swoje atrybuty i to do nich dopasowujemy całość zestawu. Nie tylko ten kolor, tylko całość zestawu. Jeżeli jesteś więc tym jasnym latem, to nie wystarczy, że bierzesz jasno-błękitną koszulę, do tego czarne buty, czarną marynarkę, czarne spodnie, czarną torebkę, czarny płaszcz, no bo, ale przecież masz jasne niebieskie przy twarzy. Chodzi o całość, czyli całość ma spełniać kryteria jasny, chłodny i zgaszony, ewentualnie trochę zapożyczonych takich tych wiosennych kolorów. Mam nadzieję, że to jest jasne. Na przykładzie tego jasnego lata odwołał się do swojego typu. I chciałabym Ci to pokazać jeszcze na przykładzie znowu pani modelki z Zalando.
Mam tutaj zdjęcie, już na nie zerkam, ty również je widzisz. Mamy modelkę, której ja nie znam typu urody, ponieważ no, nie robiłam jej analizy kolorystycznej, natomiast naoglądałam się trochę tych zdjęć. Ja wiem, że to są zdjęcia z sesji zdjęciowych, więc one są obrobione, pani makijaż. No, czyli są to takie przesłanki, żeby nie robić profesjonalnej analizy kolorystycznej i ja też takiej nie robiłam. Ale na pewno co mogę zauważyć, że ta pani ma dosyć taką ciemną, latynoską urodę. Wygląda mi troszeczkę tak na kogoś, jakbym miała zgadywać, że jest ciemną jesienią. Tak? Gdybym, ja wiem, że zgadywanie nie jest dobrym pomysłem, ale gdybym miała to zrobić, to wygląda mi na ciemną jesień. No i ładnie wygląda. Ubrana cała na ciemno, mamy tutaj czerń z spodniami w prążek albo czerń z bordo. Na drugim zdjęciu, znaczy na drugim, na trzecim i na czwartym, ale na drugiej propozycji widzimy, kiedy ma bordo spodnie i bluzkę w kwiaty, ale też pojawia się takie zestawienie, kiedy mamy ciemną górę, czarną górę, lekko prześwitującą i do tego jasne spodnie i jasne buty. I dalej dla mnie to wygląda całkiem ok. To znaczy, że ona lepiej wygląda w tych zestawieniach na początku, taka cała na ciemno, niż tam, gdzie ma te jasne spodnie, jasne buty, ale dalej wygląda dobrze, bo przy twarzy ma kolor, który jej pasuje bardzo dobrze. Natomiast jeżeli zmienimy ją całą na jasno i tutaj widzisz, że ona ma te jasne spodnie i jasne buty i wymieniliśmy jej bluzkę na taką jasną, świeżą, pomarańczową, albo jest ubrana w lekko takie brązowe buty, takie karmelowe buty i zieloną bluzkę. Całe, generalnie obie te propozycje są dosyć jasne i no, dużo gorzej wygląda niż w propozycjach całych ciemnych, ponieważ jej uroda jest dosyć ciemna i lepiej dźwiga ciemne kolory, niż ciemne zestawienia, niż właśnie zestawienia, które są całe takie jasne. No ale co w przypadku, kiedy taka ciemna osoba, taka ciemna jesień, chce ubrać sobie coś jasnego przy twarzy? Nie ma problemu. Zobacz na te propozycje. Mamy tutaj na przykład ciemne spodnie zestawione z jasnymi butami w obu przypadkach i dwie jasne bluzki, ale zwróć uwagę, że nie są całkiem jasne, to nie są całe białe, tylko jedna ma paski jasne, znaczy bardzo jasne, takie średnie w postaci tego palonego pomarańczowego i czarne. Więc rozjaśnia sobie twarz, ale dalej nie jest to bardzo całe jasne zestawienie. I podobnie z tą drugą bluzką, gdzie mamy drobny wzór, ale on jest ciemny, czyli nawiązuje trochę do tej ciemnej urody, no a reszta stroju jest też dosyć ciemna i w sytuacji, kiedy ciemny typ urody chce ubrać sobie jasne zestawienie, to tak jak już wcześniej pokazywałam przy tym jasno-niebieskim, mamy tutaj panią, która ma narzucony na górę taki blazer, marynarkę granatową, która przyciemnia tą okolicę przy twarzy, a właściwie przyciemnia dużą część sylwetki, no bo jest dosyć długa. Mam nadzieję, że rozjaśniłam ten temat. Jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie daj znać. Oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji kanału i zapraszam Cię do włączenia powiadomień o nowych wideoporadnikach, gdzie będziesz mogła najszybciej, jak to możliwe, dowiedzieć się o nowej publikacji. Także dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.